Zaczęło się od tego, że dzieci chcą oglądać bajki w bibliotece. Żeby obejrzeć, musimy mieć licencję. Więc postanowiłam wykupić tą licencję. I po prostu, no i naturalną koleją rzeczy jest to, że oglądamy coraz więcej filmów w bibliotece. Powstał pomysł, żeby nie tylko dzieci mogły poczuć ten klimat kina, ale również dorośli. Te kilkanaście osób za każdym razem spotykających się w naszych progach, to jest całkiem dobra frekwencja. Im więcej będziemy o tym mówić, im częściej się będziemy spotykać, bądź też jeżeli będą to stałe spotkania, raz w miesiącu na tą chwilę, spotkania, które są bardzo dobrze prowadzone, które mają bardzo dobrą opinię wśród uczestników, że za każdym razem będzie nas coraz więcej. Taką przewodnią myślą tych spotkań jest rozmowa wokół filmu wyselekcjonowanego może troszeczkę z drugiego szeregu, takich tytułów może troszeczkę zapomnianych, ale tytułów, które warto zobaczyć, tytułów wreszcie, które w jakiś sposób są powiązane z literaturą, jako że spotykamy się w bibliotece. Zaczynaliśmy od kilkunastu osób, teraz ta liczba około 20 oscyluje. Po każdym kolejnym spotkaniu coraz bardziej takie intensywne dyskusje się zawiązują i myślę, że to takie właśnie spotkania wspólne i oglądanie filmu w grupie, na większym niż w domu ekranie, to są takie doświadczenia i przykłady, że jednak kino jeszcze mocniej, intensywniej żyje właśnie podczas takich zbiorowych spotkań, a nie w zaciszu domu. I ja te filmy tutaj oglądając razem w Pucku przeżywam na nowo i to one są dla mnie takimi kolejnymi ciekawymi doświadczeniami, szczególnie kiedy konfrontujemy nasze zdanie na temat filmu właśnie po nich.